Polowe Studio Radia Zielona Góra. Na program zaprasza sponsor Salon Samochodowy Świtoń Paczkowski, autoryzowany dealer Volkswagena i Seata. Zielona Góra, ulica Zdrojowa 2B. Witam naszych drogich słuchaczy. Dziś Polowe Studio Radia Zielona Góra w takim, nie wiem, krajobrazie chyba trochę wiosennym bardziej niż zimowym. Dlatego też wykorzystujemy ten moment. Jesteśmy na zewnątrz, nie marzniemy. Mówię jesteśmy, ponieważ nie jestem dzisiaj sam. Mamy bardzo sympatycznego gościa. Moim waszym gościem jest naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Policji, Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, pan Andrzej Gramatyka. Witam serdecznie. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o temacie dosyć istotnym, czasami poruszanym w gronie znajomych i tam zawsze pojawia się, panie naczelniku, mnóstwo ciekawych teorii, z takimi przynajmniej ja się spotkałem. Otóż przewożenie dzieci w fotelikach. W ogóle zacznijmy od tego, że kiedyś, nie wiem, no ja, gdy byłem dzieckiem, ja nie pamiętam, żebym jechał kiedykolwiek w jakimkolwiek foteliku, z tyłu, bez pasów, w polonezie i tam ktoś się pytał, czy wzrost, czy nie wzrost, no po prostu byliśmy, to jechaliśmy. Natomiast teraz kwestie bezpieczeństwa, mamy rozwiązania, które mogą to bezpieczeństwo nam zapewnić, ale są pewnie jakieś reguły, których powinniśmy się trzymać, bo zacznijmy od tego. Mamy samochód, proszę bardzo, tutaj Krzysztof Filmanowicz wszystko nakręca, więc będzie można wideo zobaczyć. Ja postawiłem ten fotelik w tym miejscu, bo mi się wydaje, że dziecko w tym miejscu moglibyśmy w foteliku przewozić i powiedziałbym nawet, że słyszałem teorię, że to jest najbezpieczniejsze miejsce, tuż za kierowcą. Może tak tytułem wstępu najpierw powiem, że przepisy dotyczące przewożenia dzieci dzisiaj są bardzo mocno rozbudowane. Ja nie będę mówił o wszystkich. To Unia Europejska narzuciła nam, żebyśmy się dostosowali do tego, jak to jest w pozostałych krajach Unii. Przede wszystkim, więc koncentrujemy się tylko na samochodzie osobowym, bo to właśnie w takim pojeździe najczęściej... Dokładnie tak, przewozimy rano i po południu. Czy to jest najbardziej bezpieczne? To pozostawiam każdemu z kierowców, każdemu z rodziców do własnej decyzji, tak? Czy to będzie bezpośrednio za kierowcą, czy to będzie z boku, czy to będzie z przodu. Wszystkie te miejsca są dopuszczone. Jedynym warunkiem umieszczania dziecka w foteliku z przodu jest to, że jeżeli pojazd jest wyposażony w poduszkę i jest ona czynna, to nie możemy tego dziecka sadzać tyłem do kierunku jazdy. A jeszcze raz się powtórzę, czy to będzie za moimi plecami, czy z tyłu, czy z przodu, pozostawiam. Każdy z rodziców sam decyduje. Ja z tego tytułu, że widziałem tysiące zdarzeń drogowych, często słyszałem od rodzica, od matki, że no, zagapiła się, bo dziecko zapłakało, odwróciła się do tyłu przez ułamek sekundy i już było po zdarzeniu, więc tutaj należałoby sądzić, że jednak dziecko siedzące po prawej stronie to jest bezpieczniejsza sytuacja, aczkolwiek niekoniecznie, bo wiemy, że jednak miejsca z tyłu są zdecydowanie bardziej bezpieczne od tego miejsca z przodu. No ale dobrze, to wyprzedził pan, panie naczelniku, moje kolejne pytanie, bo często stawiamy, siadamy dzieci, ja nawet pokażę, prawda, przesunę fotelik, czyli tylne, wciąż jesteśmy z tyłu na tylnym siedzeniu, ale wtedy fotelik jest tuż za miejscem pasażera, tylko po to, że kiedy przywozimy dziecko samemu, no to wtedy mamy jakiś dostęp, tak? Czy coś podać temu dziecku, czy tutaj coś poprawić i tak dalej. Ale tak jak pan sam zauważył, nie do końca zawsze musi być to bezpieczne. Nie do końca bezpieczne, ale jednak myślę, że jeżeli już z tyłu, to raczej po prawej stronie, jeżeli poruszamy się tylko my jako kierowca i dziecko. No dobra, to teraz kogo wozić w foteliku? Tutaj teorii jest mnóstwo. Ostatnio mój znajomy, kiedy usłyszał, że przewożę 9- albo 10-letnie dziecko, mówię, że fotelik już jest za mały. On mówi, w żadnym wypadku, w dalszym ciągu w foteliku. Ja powiem, jak proponuję, jak mówią o tym przepisy. Przede wszystkim, dopóki dziecko nie wyrosło, to proszę nie zwracać uwagi na wiek, na wzrost, na masę. Jeżeli mieści się i wygodnie w tym foteliku się przemieszcza, to fotelik zawsze będzie zdecydowanie bezpieczniejszy. Mamy więcej punktów, które chronią dziecko, a nie tylko pojedynczy pas. Natomiast przepisy. Faktycznie troszeczkę jest, chciałem powiedzieć bałagan, ale źle. Część osób jest niedoinformowanych z tego tytułu, że przepisy kilka lat temu się zmieniły, tak? Kiedyś mowa była o wieku, był podział na przód i tył. Dzisiaj nie ma tego podziału, nie ma wieku. Dzisiaj mówi się o wzroście. Osoby do 1,50 m mają się poruszać w fotelikach. Furtka taka, jeżeli dziecko powyżej 1,35 m
jest stosunkowo duże, jego waga, jego wielkość powoduje, że nie mieści się w foteliku, wówczas możemy już zrezygnować z tego fotelika, tak? Ja mówię cały czas o fotelikach. Oczywiście zamiast fotelika może być to urządzenie zastępcze w formie popularnego siedziska czy innych urządzeń dzisiaj dopuszczonych do rynku, które w jakiś sposób spinając pasy powodują, że pas prawidłowo przez ciało dziecka przebiega. No właśnie, i to prawidłowe przebieganie pasa, najgorszym, największym chyba zagrożeniem jest ten moment, w którym pas jakby dotyka szyi dziecka, prawda? On nie może być na tej wysokości, on nie powinien tutaj się znajdować. Ani na szyi, ani poniżej, żeby się dziecko, czy każda inna osoba nie wyśliznęła spoza tego pasa. Przez część, to się nazywa chyba dokładnie obojczykowo-ramienną, przez tą część jest najbezpieczniejsza. Najlepiej jest całe ciało powstrzymywane przez pas. Czyli jeśli mamy taką sytuację, że dziecko nie mieści się już w foteliku, bo na przykład barki, tu w barkach jest po prostu za ciasno, no to wtedy można spokojnie siedzisko, bo jeszcze nie ma 1,50 m, to dziecko, można spokojnie postawić na siedzisku, sprawdzić, czy ten pas dobrze przebiega i to jest prawidłowe, czyli jak będę w razie kontroli, no to jakby wszystko jest to według jest przepisów. Prawidłowe. Do 1,50 m każde jedno urządzenie, które jest dopuszczone przepisami przez Unię Europejską, właśnie do tego, żeby przewozić dziecko. A są takie duże foteliki, orientuje się pan, może właśnie do 1,40 m na przykład, takie no, wysokie, szerokie? Tak, tak. Nie, ja osobiście nie pamiętam, do jakiego wieku woziłem dziecko, ale woziłem do samego końca, dopóki się zapinało tak. Tak. To jest dodatkowy komfort, że te foteliki najczęściej są jeszcze regulowane, można bardziej położyć, tak, że zwłaszcza przy dłuższej podróży jest na pewno większy komfort jazdy dla dziecka. Panie naczelniku, dziękuję pięknie za te wyczerpujące informacje. Mam nadzieję, że Państwo się przydadzą i niektórym troszeczkę te informacje rozświetliły troszeczkę temat. Teraz będą wiedzieli, jak to dziecko przewozi. Dziękuję bardzo serdecznie, miłego dnia, bezpiecznej trasy. Wszystkiego dobrego. Na program zaprasza sponsor. Salon samochodowy Świtoń Paczkowski. Autoryzowany dealer Volkswagena i Seata. Zielona Góra, ulica Zdrojowa 2B.